I proszę mnie operować pewnymi mitami. Tak, ja tu słyszę o tych Czeczenach. Prawie 100 tysięcy przyjechało z Czeczenów w latach 90. Polska ich przyjęła. Nie jesteśmy krajem żadnych islamofobów. O tym niedawno mówiłem w Katarze. Tylko że ci Czeczeni potem wyjechali. Dzisiaj Państwo o tym mówicie. Proszę bardzo, przyjechali, wyjechali. Tylko że teraz regulacje unijne polegają na tym, że jak my się zgodzimy na tą tak zwaną relokację, czyli przymusowe przyjęcie imigrantów, uchodźców do Polski, to potem oni nie będą mogli stąd wyjechać. A jeżeli uciekną do Niemiec czy do Austrii, to służby niemieckie czy austriackie na koszt polskiego podatnika. I o tym powiedzcie Państwo. Nie oszukujcie opinii publicznej. Na koszt polskiego podatnika te służby niemieckie czy austriackie czy szwedzkie będą tych ludzi z Iraku czy z Syrii czy z Afganistanu, o czym się nie mówi, do Polski przywozili. I wreszcie kolejny mit, że wśród zamachowców są ludzie tylko drugiego pokolenia, którzy się urodzili. Nieprawda. Była tu mowa o zamachach w Paryżu, Brukseli, ale także w Istambule. Tam też byli uchodźcy z obozów tureckich. Jest kwestia statystyki. Im więcej imigrantów islamskich, tym statystycznie, jest kwestia statystyki, tym większa możliwość tego, że część się zradykalizuje i stanie się terrorystami. Pani premier Szydło jest tutaj bardzo pragmatyczna i tego pragmatyzmu Państwu życzę. Mam wrażenie, że Państwo macie pewien projekt ideologiczny zmiany Europy. Europy, która ma pewne konserwatywne wartości, tradycyjne wartości. Wy chcecie tą Europę zmienić. Na to zgody być nie może. Jak ja wchodzę do meczetu z względów turystycznych, to zawsze zdejmuję buty. Ja wchodzę do synagogi zawsze z nakryciem głowy. I bardzo bym chciał, żeby ludzie, którzy do Polski przyjeżdżają, respektowali nasze tradycje, nasze obyczaje, nasze prawa. Bardzo często ludzie, którzy przyjeżdżają do Szwecji, do Niemiec, do Austrii, mają w nosie te prawa. I my takich rzeczy nie chcemy i nie będziemy ich tolerować.